Tomasz Lis, witam Państwa. Zacznę dziś od problemu, który mamy z czymś, z czym zwykle nie mam najmniejszego problemu. To znaczy zwykle, gdy ktoś palnie głupstwo, popełni błąd, zachowa się nie tak jak trzeba. Uważam, że trzeba mu dać szansę na przeprosiny. Osoba ta powinna przeprosić, a zainteresowani i cała reszta raczej powinni przeprosiny przyjąć, bo tak jest lepiej, bo dobrą wolę trzeba uznać, a przeprosiny docenić. Zwykle. Prawie zawsze tak jest, ale mam problem z przeprosinami pana posła Żalka skierowanymi do protestujących rodziców osób niepełnosprawnych, bo nie sądzę, że Żalek coś tam palnął, coś mu się powiedziało, coś mu się wymsknęło, coś się ulało, no i klops, trzeba przepraszać. Nie, Żalek w rozmowie z dziennikarzem coś powiedział, a gdy wywołało to burzę, poszedł następnego dnia do radia i innemu dziennikarzowi powiedział jeszcze więcej. Posłuchajmy jeszcze raz pana Żalka, który, jak się wydaje, mówił nie tylko z głębi serca, ale mówił po prostu głośno to, co myślą jego partyjne koleżanki i partyjni koledzy. Po tym, jak oni się zachowują, ci opiekunowie w Sejmie, jestem przekonany, że nie można dać im tej gotówki. Bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero, a mogą się zdarzyć niestety zwyrodniali rodzice, jeżeli na oczach całej Polski można traktować dzieci jak zakładnika do realizacji swoich interesów, partykularnych interesów, to boję się, że w zaciszu domów niestety tak samo może być. Po prostu jesteśmy świadkami reality show. Tu chyba nie ma przypadku, prawda? Tu chyba nie mieliśmy do czynienia z lapsusem. Pan Żalek doskonale wiedział, co mówił i co chciał powiedzieć. Reality show, reality show, reality show. Reality show, tak? No to zobaczmy, jak wygląda prawdziwe reality show. To jest właśnie reality show. Pan poseł przymuszony przez partię przeprasza za coś, co jeszcze chwilę wcześniej z pełnym przekonaniem powtarzał. Czyż niedokładnie taka jest linia partii? Z zachowaniem ostrożności Straż Marszałkowska powinna wynieść protestujących i przekazać policji. Jako matka, nie jako polityk, ale jako matka, to powiem, że chyba jednak swoich dzieci bym na to nie narażała. Dziwię się, że można tak bardzo nie mieć serca, żeby ich tu tyle trzymać. To tyle z tego samego SMS-owego pisowskiego przekazu. No, trzeba wynieść, a jedna posłanka to nawet by paragraf na rodziców protestujących dzieci znalazła. To jest nieludzkie i niegodne, że rodzice przytrzymują swoje dzieci dorosłe. Nie wierzę w to, że te dzieci dobrowolnie chciały same przyjść. To jest dla mnie wykorzystywanie i manipulacja dorosłymi, niepełnosprawnymi dziećmi przez rodziców. W wypadku posłanki Krynickiej puentą nie były przeprosiny, puentą było to zdjęcie, które wszyscy powinni sobie dobrze zapamiętać. Spójrzmy. Idzie pani poseł, dumnie kroczy, a za nią jacyś tam protestujący. Pewien polityk niepełnosprawny chwilowo z powodu kontuzji kolana jest teraz przez wiele ważnych osób odwiedzany w szpitalu. Jeden odwiedza, drugi, druga, trzeci, następny. Na szczęście na temat przyszłej aktywności wieści dotyczące pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego są tak optymistyczne, jak te o jego osiągnięciach. Można rządzić także ze szpitala. To drobna kontuzja kolana jeszcze nie powoduje, że nie ubezwłasnowolnia szefa. Myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach będzie aktywny w życiu publicznym. Ja bym powiedział, że to jest polityk, który swoje dokonania, no, jeśli mówić o niwę polityczną, ma nawet większe od Józefa Piłsudskiego.